Witajcie kochani! Dzisiaj zapraszam Was na projekt Denko, ale tym razem opowiem Wam o kosmetykach, które się niestety u mnie nie sprawdziły. Także jeżeli macie ochotę chwilę posłuchać, zapraszam do dalszej części. Jak już zapewne doskonale wiecie, jestem lakierowym freakiem, ale nie do paznokci, tylko do włosów. Uwielbiam lakiery do włosów, testuję ich naprawdę bardzo dużo, mam już swoje sprawdzone produkty, o których Wam opowiadałam i niestety przesadzam z ilością nakładanego lakieru, wiem o tym doskonale, wiem, że włosy tego nie lubią, natomiast nie stosuję lakier do włosów codziennie, staram się, żeby to było co drugi lub co trzeci dzień, ale też nie lubię gdzieś, jak tutaj mi coś odstaje, więc ten lakier jednak musi być. I tak się ostatnio złożyło, że jakoś przed jeszcze wyjazdem na nasze wakacje skończył się mój ulubiony lakier marki Nivea. Poszłam do natury, nie miałam też za dużo czasu i chwyciłam pierwszy lepszy lakier, który był, bo pewnie sobie domyślacie, tego lakieru Nivea niestety nie było. Nie wiem, jak to się stało. I co wpadło w moje ręce? Taft, wersja czarna. Lakier, który bardzo dużo osób poleca i bardzo go lubi. Niestety. Ten lakier totalnie się u mnie nie sprawdził. Po pierwsze, bardzo, bardzo ciężki. Obciąża włosy. Mimo tego, że ja mam włosy ciężkie same w sobie i one są dosyć grube, to ten lakier powodował, że te włosy po prostu momentalnie mi opadały. Natomiast przy takim utrwaleniu kucyka czy na przykład koczka, wystarczyło, że ja delikatnie te włosy spryskam, a ja już mam efekt kasku. Niestety. Poza tym też za dużo lakieru powodowało, że gdzieś ten pyłek się pojawiał i co było w nim najgorsze, to to, że ja nie byłam w stanie go zmyć. Niestety, to jest w ogóle lakier nie dla mnie. Tak jak kocham lakier do włosów, tak do Tafta, zwłaszcza tej czarnej wersji, nie wrócę i też polecać go Wam nie będę. Wiem, że są takie osoby, które bardzo go lubią, natomiast tak jak mówię, ja mam swoje takie wyznaczniki, jeżeli chodzi o lakier do włosów i ten odpada. Skoro jesteśmy w temacie włosów, to pokażę Wam dwa kolejne opakowania, puste opakowania. I to jest marka Charles Worthington. Marka dostępna w Hebe. Ja te produkty dostałam do przetestowania po jednej z konferencji i to jest seria, która ma intensywnie nawilżać włosy. Szampon oraz odżywka. Szampon dosyć gęsty, a nawet bym powiedziała bardzo gęsty i całkiem fajnie się pienił, rzeczywiście te włosy bardzo ładnie domował. Niestety jego problemem było to, że ciężko było go wycisnąć z tej tubki, bardzo ciężko. Myślę, że to ze względu na konsystencję, ale też powiem Wam szczerze, że ja nie znoszę produktów do pielęgnacji włosów w takich opakowaniach, bo ciężko się, tak jak mówię, je wyciska, ale też nie zawsze jesteśmy w stanie wydobyć je wszystkie, więc musimy tą tubkę niestety ucinać, potem tam wygrzebywać z niej. Ja czegoś takiego nie lubię. Tak jak mówię, szampon sprawdził się w miarę dobrze, ale konsystencja jego była zdecydowanie zbyt gęsta jak na moje włosy i ciężko było go wydobyć. Natomiast odżywka to jest zupełne przeciwieństwo. Jak dla mnie zbyt lekka, bardzo szybko spływała mi z włosów, jeszcze wtedy bardzo długich włosów i też to powodowało, że ja nie widziałam tego efektu mocnego nawilżenia, bo kiedy nałożyłam maskę i kilka minut później ją zmywałam, to wydawało mi się, że te włosy nadal są suche i to chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Więc myślę, że producent powinien troszeczkę bardziej pomyśleć nad konsystencją tych produktów i szampon powinien być lżejszy, natomiast odżywka powinna być gęstsza, a jest tutaj niestety odwrotnie. Także też nie zauważyłam jakichś specjalnych efektów i tak jak mówię, o ile byłam zadowolona, jeżeli chodzi o szampon w miarę, to na przykład z odżywki nie byłam wcale zadowolona, zmieniłabym opakowania, być może inne produkty tej marki są naprawdę warte zainteresowania. Kiedy pokazałam Wam je u siebie na blogu, to pamiętam, że kilka osób do mnie napisało na Instagramie i potwierdziło, że na przykład bardzo dobrze sprawdził im się szampon micelarny. Albo inna seria, nie ta nawilżająca, chyba regenerująca, tak mi się wydaje, że bardzo dobrze te produkty się sprawdziły, natomiast tak jak mówię, tej nawilżającej polecać Wam niestety nie będę, ale być może u kogoś z Was te kosmetyki się sprawdzą i tutaj jeszcze jeden minus, który chciałam dodać, to ich bardzo wysoka cena. W porównaniu do
Moim zdaniem jakości, ale też tych felernych opakowań to jest troszeczkę za wysoka. I ostatni kosmetyk do pielęgnacji włosów, który Wam teraz pokażę, to jest marka Elbiotica i Biovax. Ja uwielbiam praktycznie wszystkie kosmetyki z tej marki, zwłaszcza serię, w której jest taka dosyć duża ilość olejków i tam jest maska taka złoto-brązowa z olejkiem kokosowym, z olejkiem arganowym. Fantastycznie sprawdza się na moich włosach i też kocham ją za zapach. Natomiast przetestowałam z nowej serii takiej micelarnej do suchych włosów i zniszczonych szampon. I to, co się działo z moimi włosami, to była jakaś tragedia. Ja nie byłam tych włosów w stanie domyć, usunąć z nich lakieru do włosów, z którym zawsze przesadzam, wiem, ale potrzebuję w mojej pielęgnacji, pielęgnacji włosów, w oczyszczaniu takiego produktu, który będzie dobrze zmywał te wszystkie środki do stylizacji, ale też nie podrażniał skóry głowy. I niestety ten kosmetyk nie poradził sobie z lakierem do włosów, źle te włosy doczyszczał, za słabo się pienił, ale też najgorsze było w nim to, że po pewnym czasie używania zaczęła swędzić mnie znowu głowa, skóra głowy. A to jest dla mnie oznaka, że coś jednak mnie tutaj podrażnia i taki produkt trzeba odłożyć. Zużyłam jego połowę i więcej do niego nie wrócę. Mam z tej serii jeszcze maskę. Jestem bardzo ciekawa, jak moje włosy zareagują na maskę. Na pewno ją przetestuję i dam Wam znać za jakiś czas. Natomiast ten szampon, mówię mu absolutnie nie. No dobrze, skończyłyśmy włosy, zamykamy ten temat. To teraz przechodzimy do Nivea, ale dezodorantu, a w sumie to antyperspirant. I to jest jakaś też nowsza seria, Dry Fresh, ma działać 48 godzin. Przepraszam, ale ja się z tym nie zgadzam. Ten produkt absolutnie nie chroni przez 48 godzin. Wręcz powiedziałabym, że chroni tylko przez kilka godzin i ma niezbyt przyjemny jak dla mnie zapach. Ja na zapach jestem bardzo wyczulona i lubię takie zapachy w pielęgnacji tutaj okolic pach, które nie będą aż tak intensywne, że będę czuć je na przykład, będą przebijały przez perfumy, które nałożę później, czy wody toaletowe, którymi się spryskam. Ale z drugiej strony chciałabym, żeby ten zapach był na tyle wyjątkowy, że będzie dla mnie też przyjemny. Więc jak użyję na przykład antyperspirant w porannej pielęgnacji, po porannym prysznicu, to będę mieć takie uczucie odświeżenia. No i znowu nie, tak się nie stało. Ja bardzo lubię tą oryginalną wersję antyperspirantu, dezodorantu marki Nivea. Bardzo lubię, nawet w tej wersji do skóry bardzo wrażliwej. Natomiast to się u mnie nie sprawdziło i też polecać Wam nie będę. Ja do tego preparatu, do tego antyperspirantu wracać nie będę. Teraz pokażę Wam nieco droższe kosmetyki, można by powiedzieć z tej wyższej półki. I tutaj skupimy się na pielęgnacji twarzy, bo wiem, że to też bardzo Was interesuje. Pierwszy preparat, który Wam pokażę, to jest marka Lirac. Lirac Paris. I to jest nowość. Nowość wśród preparatów marki. Płyn do demakijażu oczu, który ma przyspieszać wzrost rzęs. Tak, dobrze słyszałyście, stosując go codziennie, będziemy wpływać na to, że nasze rzęsy będą szybciej rosnąć. Czy tak się dzieje? Nie. I to jest pierwszy minus. Nie zauważyłam absolutnie nic, żadnego wzrostu moich rzęs po stosowaniu tego preparatu. A tutaj muszę dodać, że to się stało zanim moje rzęsy mocno urosły. Nawet bym powiedziała jakieś półtora miesiąca wcześniej. Więc to na pewno nie wpłynęło na wzrost moich rzęs. Drugi minus jest taki, że ten preparat bardzo ciężko zmywa tuż do rzęs. Praktycznie sobie z nim nie radzi. Ja go używałam spryskując na wacik, bo jak możecie zauważyć, on ma taką właśnie buteleczkę z atomizerem. Spryskiwałam wacik, przykładałam go do oka, czyli wykonywałam taki demakijaż, jak zazwyczaj robię. Trzymałam kilka sekund, a następnie próbowałam ściągnąć maskarę. I wyobraźcie sobie, jakie było moje zdziwienie, kiedy ściągałam ten wacik, a na nim nie było nic. On był po prostu czysty. I próbowałam z różnymi tuszami do rzęs.
To nie chodziło tylko i wyłącznie o jeden, za każdym razem działo się to samo. Więc żeby jakikolwiek miał sens ten płyn, musiałam najpierw zmoczyć wacik przy użyciu zwykłej wody, następnie spryskać ten mokry wacik tym płynem i dopiero coś zaczynało się dziać. Niby preparat bez substancji zapachowych, niby preparat bez żadnych parabenów i substancji kontrowersyjnych. Ale on nie robi nic. On nie tylko nie działa na nasz na wzrost, na przyspieszenie wzrostu tych rzęs, ale też nie radzi sobie z demakijażem. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Być może tym, że te rzeczywiście te środki, substancje aktywne, które w nim się znajdują, są zdecydowanie za słabe. Jedynym jego plusem było to, że nie podrażniał moich oczu i to był naprawdę jeden, jedyny plus. A poza tym nie zauważyłam absolutnie nic. Ale teraz pokażę Wam jeszcze jeden preparat tej marki, a jest to krem pod oczy, który ma działać na obrzęki. To jest taki krem żel, sprawiać, że nasze oczy nie będą wyglądały na zmęczone i powinien bardzo dobrze sprawdzać się właśnie w pielęgnacji takiej porannej, ale można go też stosować w pielęgnacji wieczornej. Podoba mi się jego opakowanie, bo jest to bardzo wygodna tubka, dzięki której możemy tutaj ładnie zaaplikować krem pod oczy. Podobała mi się jego konsystencja, właśnie taka kremowo-żelowa, bo bardzo fajnie rozprowadzały ją się tutaj w okolicach oczu i to też, że ten krem żel wchłaniał się stopniowo, czyli to nie był taki momentalny efekt zasychania i skóra była momentalnie sucha, tylko rzeczywiście on się wchłaniał stopniowo i też ładnie trzymał się na nim korektor. Ale to jest preparat, który ma nie tylko nawilżać okolice oczu, ale właśnie wpływać na to, że te oczy nie będą wyglądały na zmęczone. Czyli powinien niwelować delikatne opuchnięcia poranne lub też wieczorne. Gdzieś jakieś takie lekkie zasinienia, które spowodowane są właśnie tym zmęczeniem. A on niestety nie robił nic. I to jest kolejny preparat tej marki, który się u mnie nie sprawdził. No cóż, ja powiem Wam jeszcze tutaj, że ja kilka lat temu sięgnęłam po taki właśnie krem pod oczy tej marki. Teraz on jest dostępny w 4 wersjach. Natomiast wtedy to był bardziej krem niż krem żel i byłam z niego nawet zadowolona, ale to było dobrych kilka lat temu. Natomiast teraz po powrocie, nie wiem, być może zmieniła się formuła tych kremów i też skład, czyli jakieś inne substancje aktywne. Natomiast ja, tak jak mówię, nie zauważyłam absolutnie nic w stosowaniu tych dwóch preparatów, a szkoda, bo jest to marka dosyć droga, marka powiedziałabym z wyższej półki dermokosmetyków i naprawdę efekty powinny być widoczne. Być może trafiły mi się akurat takie dwa preparaty, które u mnie się nie sprawdziły, no ale na pewno tych dwóch kosmetyków polecać Wam nie będę. I na zakończenie pokażę Wam jeszcze krem do twarzy, w którym pokładałam naprawdę ogromną nadzieję, że będzie on świetnie nawilżał moją skórę i te wszystkie pozytywne opinie, które można znaleźć w internecie, sprawdzą się też u mnie i będzie widać te efekty i będzie ten efekt wow i będzie naprawdę super rezultat, a tak się nie stało. A dlaczego? Mówię tutaj o kremie marki Glam Glow Hydro Boost. Tak jak wspomniałam, ten krem jest zachwalany praktycznie wszędzie. A u mnie stało się coś, co nie powinno mieć miejsca. Zaczęłam go stosować już kilka miesięcy temu i na początku było całkiem dobrze. Byłam z niego zadowolona, podobała mi się jego konsystencja, która po nałożeniu na skórę zmieniała się w wodę. Przynajmniej odnosi się takie wrażenie, że smarujecie skórę wodą. Bardzo fajne przeżycie i też bardzo fajny efekt na skórze, bo przez to, że konsystencja jest właśnie taka kremowo-żelowa, ona też szybko i fajnie się wchłania, ale też pozostawia tą skórę całkiem ładnie nawilżoną. Macie takie odczucie, że ona jest miękka, że ona jest nawilżona. I tak było przez jakiś czas codziennego stosowania tego kremu. Aż w pewnym momencie coś zaczęło się na mojej skórze dziać. I to się zaczęło dziać tutaj na czole, na początku. Pojawiły się takie malutkie
krostki wypełnione wodą. I to jest, można by powiedzieć, taka reakcja alergiczna. Ja na początku nie wiedziałam od czego, co się w ogóle dzieje na tej mojej skórze i co spowodowało, że pojawiają się te krosteczki. Zaczęłam sprawdzać różne kosmetyki, aż doszłam do tego, że to jest ten krem. I przestałam stosować go w okolicy czoła, ale dalej stosowałam go na policzki. Bo jak wiecie, ja mam cerę mieszaną i o ile strefa T jest strefą przetłuszczającą, to te policzki są dosyć przesuszone. Więc zaczęłam stosować go na policzki. Mówię, dobra, okej, nie będę tutaj używać w tej strefie T, coś się tutaj dzieje, będę używać na policzki. I co się stało? Podrażnienie. Już nawet nie efekt alergiczny, nie efekt taki, który często myli się z zapchaniem skóry, ale podrażnienie. Moja skóra momentalnie po tym kremie robiła się na policzkach czerwona i pojawiały się takie placki. Coś okropnego, ale to jeszcze nie wszystko. Ten krem ma bardzo specyficzny zapach. To jest taki zapach, który może Wam troszeczkę przypominać gumę balonową i wiele osób tak go właśnie odbiera. Ale ten zapach po pewnym czasie zaczyna się robić dosyć nieprzyjemny. Już taki drażniący, zbyt mocny. A nawet w tej codziennej pielęgnacji po kilku tygodniach zauważyłam, że ten zapach się zmienia. Być może to jest kwestia utlenienia się pewnych substancji w kosmetyku, być może źle dobranych substancji zapachowych. I teraz nie wiem, czy to, co się działo na mojej skórze, plus jeszcze ten zapach, to jest wina związków zapachowych w tym preparacie, czy wina jakichś innych substancji, które tutaj się znajdują, ale coś niestety jest nie tak. I słuchajcie, tak jak uwielbiam maskę z tej serii niebieskiej i to jest moja ulubiona maska nawilżająca Glam Glow i w sumie to jedyna, która nie podrażnia mojej skóry, tak coś jest nie tak z tym kremem i moja skóra wrażliwa, a nawet bardzo wrażliwa, mieszana, źle na niego reaguje. Także sami widzicie, to jest kolejny kosmetyk, którego polecić Wam nie mogę. Pamiętajcie jednak, że moja opinia na temat tych produktów to jest moja opinia. Czyli one się u mnie nie sprawdziły z jakichś tam względów, bo albo moja skóra zareagowała w ten sposób, albo moje włosy zareagowały w ten sposób, co nie oznacza, że u Was również będzie taki efekt. Bierzcie zawsze na to poprawkę i pamiętajcie o tym, że wspominając Wam o kosmetykach, które u mnie się nie sprawdziły, nie oznacza to, że u Was też te kosmetyki się nie sprawdzą. Bardzo często pod moimi filmami, kiedy polecam Wam jakieś produkty, też piszecie, że na przykład ja Wam go zachwalam, a coś Wam się nie podoba i to jest efekt normalny. Bo mimo tego, że nasza skóra czy nasze włosy mają bardzo podobną budowę, a w sumie to taką samą budowę, nie oznacza to, że zawsze na wszystko będą tak samo reagować. Teraz już znacie kosmetyki, które niestety nie dały rady, czy to w mojej pielęgnacji włosów, czy to w mojej pielęgnacji skóry, czy w takim codziennym oczyszczaniu, nie poradziły sobie, a w sumie to nie spełniły warunków i moich oczekiwań. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, zapraszam Was do kolejnych filmików i pamiętajcie, że wszystkie najważniejsze linki znajdziecie zawsze w opisie do każdego filmiku. Trzymajcie się cieplutko, buziaki, pa! Maska, krem, maska, krem, maska, nie, krem, maska. Dzień dobry, specjalista od rzęs poleca, a w sumie to nie poleca kosmetyku. Pipo, ja Cię bardzo proszę, możesz przestać mi tu wchodzić do tego? Zawsze mi się tu dostanie. Gdzie coś się dzieje, to tam i kot.